Ją nie wyjadam stąd, to mój rodzinny dom. Zaczęłam taką piosenką śląską, dlatego że jestem Ślązaczką, jestem stąd. Urodziłam się w pobliżu Tarnowa Opolskiego. Całe życie tutaj mieszkam. Jestem mieszkańcem rodowitym Tarnowa Opolskiego. Moje korzenie tutaj sięgają naprawdę kilku wieków do tyłu, dlatego też bardzo mocno czuję się związany z tym regionem, z moją miejscowością. Pochodzę stąd, urodziłam się na ulicy Kopernika 19 w Tarnowie Opolskim. Prawie cała moja rodzina urodziła się w tym domu. To znaczy mówię o mojej mamie i jej rodzeństwie. Moi kuzynowie się urodzili w tym samym domu, w tym samym łóżku, czyli u mojej babci w sypialni. Urodziłam się w Tarnowie Opolskim, całe życie tu mieszkam. Do szkoły z podstawówki chodziłam też w Tarnowie Opolskim. Moja mama i ojciec Ślązakami są. Przyjechałam 2 listopada 1958 roku. Przyjechałam z województwa rzeszowskiego dawniej, czyli z Podkarpacia. Kończyłam liceum pedagogiczne w Jaśle. Tam było wtedy w tym czasie mało przedszkoli, więc nie było gdzie zatrudnić się. I napisałam sobie podanie do Opola i Wrocławia. I po prostu w paru dniach dostałam odpowiedź: proszę jechać do Tarnowa Opolskiego. Nie znałam miejscowości, nigdy też nie byłam tutaj. Ja jestem z Tarnowa Opolskiego, że się urodził we Szczelcach 24 lipca. Lubię też tak oglądać filmy, gry, nauka też lubię, biologia, zwierzęta, gady. Mieszkam w Tarnowie prawie od urodzenia. Rodzice przyjechali tutaj do swojego nowo wybudowanego domu, jak miałem roczek. Tu chodziłem do przedszkola, chodziłem do szkoły podstawowej, potem liceum w Opolu, studia we Wrocławiu, praca w Opolu. Tu mamy rodzinę, przyjaciół, całe nasze życie. Pochodzę z Lewina Brzeskiego i przyszedł czas, że zamieszkałam w Tarnowie Opolskim. Jestem tutaj nauczycielem w przedszkolu. Samo imię wskazuje, że jestem Ślązakiem. Urodziłem się w Kamieniu Śląskim, niedaleko stąd, gdzie urodził się święty Jacek i Norbert Lysek. Mieszkam w Tarnowie od urodzenia, z krótkimi przerwami na studia czy na jakieś wyjazdy, ale od zawsze w Tarnowie, od strony mamy, rodzina, no, wiemy, że na pewno od XIX wieku na pewno tutaj mieszkała. Tata 10 kilometrów stąd na wschód się urodził i tam mieszkał, także jestem stąd. To ja się urodziłam tutaj w Tarnowie Opolskim, też pochodzę stąd. Tak jak mówiłam, kiedyś pytana, gdzie się dziołcha urodziła, to w kuchni na Zatku, bo urodziłam się też w domu. Taka anegdota związana z moim urodzeniem. Pamiętam, mama miała poród dość skomplikowany, pośladkowy, rodziła w domu. Tak jak się sama rodziła, też przy pomocy tej hejbamy, czyli takiej właśnie położnej, która chodziła do domu. Pytano tatę, czy w rodzinie były jakieś bliźniaki. No i tato taki bardzo podenerwowany tym porodem powiedział, że tutaj w domu nie, ale że krowa miała raz, dwa cielęta, na co mała tam się w trakcie tego porodu obraziła i tak dalej. Urodziłem się w Skawie. To jest wioska w pobliżu Rabki. W Tarnowie Opolskim pojawiłem się w roku 1980. Podjąłem pracę w zakładzie, który w tej chwili nazywa się Laptar. I tam objąłem rolę szefa i pracowałem do praktycznie emerytury. Tarnów był bardzo podzielony, było tak zwane osiedle, osiedlołki i reszta wsi. Wzięło się to stąd, że właśnie jak wybudowano tutaj kiedyś jedne z większych w Europie zakłady wapiennicze. Miałem zadanie od samego ministra, jak już zostałem naczelnym dyrektorem. Masz pieniądze, wybudujesz zakład, ale ludzi ci nie załatwię. W dobie mocnego rozwoju zakładów wapienniczych w Tarnowie Opolskim potrzeba było
kolejnych rąk do pracy, no i zaczęto ściągać pracowników z całej Polski. Wsiadłem w samochód z kierowcą oczywiście i jechałem w Polskę, do Olsztyńskiego. Tam jest taka miejscowość Nidzica, Napiwoda. Tam mieszkali drwale, którzy tam pracowali w tych lasach. I ja mówię, żebyście przyjechali do Opola. Tak, ale mieszkanie. Zaczęto budować tutaj bloki. Bardzo mi się to podobało, ponieważ zawsze chciałam do większego miasta, a nie na wsi. No i tak postaraliśmy się, aby dostać to mieszkanie. Mąż pracował w tych wapiennikach, więc było łatwo o to mieszkanie. Zamieszkałam tutaj i już zaczęli tutaj napływać ludzie ze wschodu i z Mazur. Z Grudziądza, z Wielunia, z Rejowca, z Chełma. Ach, ja już nie pamiętam wszędzie ludzi. I skompletowałem tą załogę. Oni mieli wyobrażenie, po pierwsze, że tu są Niemcy, że tu nie umiem po polsku mówić. Jak my się tu widzimy czuli? Przyjaźniłam się z tymi ludźmi. Oni byli blisko mnie, mieszkali pode mną albo nade mną. Pracowici do nieprzytomności. Oni potrafili 24 godziny pracować, bo tam była taka potrzeba, nie? Nie ma pracownika, to go muszę zastąpić. Dla mieszkańców Tarnowa byłem wrogiem numer jeden. Po co eś tu ich sprowadził? Przecież my tak spokojnie tu żyli, a teraz takich eś tu sprowadził. No ja mówię, oni są tacy sami jak wy. Tylko trzeba po prostu troszkę ich rozumieć. Kiedy tutaj rozbudowało się osiedle zakładowe, przyjechała ludność napływowa, głównie z Lubelszczyzny, spod Chełma, to były mieszane i były ludzie, którzy nie mówili po śląsku, ale ludzie też, którzy mówili. W szkole nie mieliśmy z tym problemu w ogóle. Dzieci się asymilowały, więc w ogóle nie było tego. Natomiast zawsze był podział na osiedle i na wieś. To była zawsze i do tej pory jest taki jakby, no nie wiem, czy to jak to nazwać, ale taka nie do końca ludzie ze wsi chcieli przychodzić na osiedle. Były jakieś tarcia między osobami autochtonami, a osobami, które tu przyjechały, ponieważ one nic nie wiedziały o sobie. Jeżeli ktoś kogoś nie zna, no to się go boi. Przez okres ostatnich 12 lat mojej pracy w urzędzie pełniłam funkcję wójta gminy. No to wtedy rzeczywiście wyjeżdżałam do wszystkich wiosek i tam poznawałam ludzi. I teraz, czy ja widziałam różnicę między tymi i tymi? Nie, nigdy. Ja to wyniosłam z domu rodzinnego. Mój ojciec zawsze powtarzał, że nie dzielimy ludzi na narodowości, tylko dzielimy ich na dobrych i złych. To było dla mnie takim motto przewodnie. Jestem z rodziny takiej właśnie mieszanej, bo moja mama jest autochtonką. Tato pochodził z Rzeszowskiego. Rodzice mojej mamy nie bardzo się chcieli zgodzić na ślub, bo to właśnie Hadziaj, nie wiadomo kto to, kto zacz i tak dalej. I musieli pracować na tą zgodę na ślub ponad 7 lat. Pamiętam, że jak ja wychodziłam za mąż, to jeszcze te babcie na to zwracały uwagę. Mówili, że cudzego bierze, nie? To było albo cudzą, nie? To było takie określenie właśnie, że nie nasz, tylko właśnie cudzy. Mama z kolei, kiedy z tatą pojechała zaprosić rodziców mojego taty na ślub właśnie w to rzeszowskie i z kolei rodzice mojego taty byli absolutnie przekonani, bo też mieli żal, że sobie wziął Niemkę, bo tak był kojarzony Śląsk i że tu mieszkają Niemcy, nie Polacy i byli bardzo zdziwieni, że mama mówi pięknie po polsku i uważali, to jest właśnie ich określenie cytowane w opowieściach rodzinnych, że była podstawiona, że to niemożliwe, że ona mówi po polsku. Tato pierwszy Hadziaj we wsi, mama autochtonka, ja dziadek w Wehrmachcie, dziadek mojego męża walczył po stronie AK, no a my się kochamy. Mój tato był pierwszym
takim napływowym pracownikiem, który tu przyjechał, tak zwanym przez Ślązaków Hadziajem. Pierwsze jego tygodnie pracy, no to takie, synek, idź mi tam przynieść ta Linksztanga i tak dalej. I chodził tam od nasza do Kajfasza, nie było wiadomo, o co chodzi, co ma zrobić. Takie trochę podśmiechujki, żarty. Nigdy się nie spodziewałam, że znajdę się w Tarnowie Opolskim, gdzie ludzie mówią gwarą. Był to zawsze dla mnie taki język obcy. Mam przyjaciela, z którym pracujemy na Politechnice dokładnie od tego samego dnia. Po mniej więcej 15 latach wspólnej już pracy, on mówi tak, a ty, Artur, chyba znasz śląski, nie? Czy ja bym zrozumiał śląski? Ja mówię, no pewnie byś zrozumiał, przecież on jest jak polski, prawda? No mi no to daj jakiś przykład. No szybko teraz przykład, nie? Więc przypomniałem sobie taki dowcip. Przylatuje Karlus do sklepu i wreszcie drap koketa do MZ-y. Zapakować? Ni, czulumy się za winklem. Wowa powiedział, że nie zrozumiał ani słowa. Dla tych, którzy tu przyjeżdżają, to troszeczkę jest jak obcy język, więc w domu mówi się tym językiem, który znają oboje małżonkowie, więc się wybiera ten język literacki. Takim językiem mówią dzieci, które się rodzą. I teraz tak naprawdę, że tylko gwarą mówią chyba tylko już najstarsi mieszkańcy. Dzieci były bardzo grzeczne. Zaczęły się ze mną komunikować, chociaż najpierw w gwarze śląskiej. Były też przypadki, że i w języku niemieckim, ale jakoś powoli rozumieliśmy się. Są dwa przykłady, gdzie ludzie uczyli się po śląsku. Ci, którzy przyjechali do nas tutaj od razu po wojnie albo w latach 70., to jest miejsce pracy, pod warunkiem, że były to stanowiska robotnicze. Czyli te wszystkie majzle, robsztoki, przynieść kilo sztromu, tego typu rzeczy i straż pożarna. Takiego zjednoczenia i wzajemnej odpowiedzialności i jednocześnie przechodzenia z jednego języka w drugi, jak dotychczas był w strażach pożarnych po wsiach, nie spotkałem. I to był też przykład spotykania się jak równy z równym. Nie ten, który przegrał wojnę, czy jest gorszego sortu, bo nie mówi literackim polskim, ale właśnie tam następowało to wymiana i informacji o sobie, i kultury, i również języków. Ze zrozumieniem gwary śląskiej, jeśli ona się w jakiś sposób pojawiała, to nie miałem żadnych kłopotów, jako że trochę znałem język niemiecki. Z góralami też się można czasami tak dogadać. No tak ogólnie fajnie jest z tym śląskim. Sposób przekształcania słów niemieckich na, powiedzmy to, słowiański, no był niemalże identyczny. Więc pewne słówka funkcjonowały zarówno w gwarach śląskich, jak i w gwarach góralskich. W szkole prowadziliśmy takie zeszyty lektur, to pamiętam, była klasa czwarta. No i tam wpisywaliśmy autora, tytuł i tam trzeba było ilustrację do tej lektury wykonywać. Jej mama wracała późno z pracy, taka Danka, też z Tarnowa. I babcia ją pilnowała przy tych lekcjach i tam go udziocha, coś to sana malowała, no kaj ołma. No tukej pokazuję ci, no kaj ołma, Jeronie dziocha, nie rób mnie za bołzna, coś to sana malowała, pytam cię. No ołma to kaj, no zdyć tukej. No chodzi o to, że to była lektura Królowa Śniegu i ona narysowała Kaja i Gerdę. Tutaj może by należało przytoczyć takie piękne słówko wspólne dla gwar góralskich i śląskich, jak ona cenie. Słowo po prostu wytrych przerzuca po prostu odpowiedzialność zrozumienia na rozmówcę. Mój mąż się źle czuł z tym, ponieważ wszyscy go robili, że tak powiem, no nie wiem, trudno tak potocznie opowiedzieć, jak
robili mu takie psikusy, o, może to tak nazwę, po prostu wymieniali różnego rodzaju rzeczy i on nie do końca wiedział, że to jest to i po prostu wszyscy mieli ubaw, ale że on to przełknął, też się śmiał przy tym, więc to przeżył. Mówiliśmy, że właśnie w Głuchołazach rośnie frigo na drzewach i on był zachwycony i mówił, że tak, że jest bardzo takie obfite. Całe życie pracowałam w handlu. No różnie to bywało. Kiedyś pracowały dwie panie, które też Polki, to im ciężko było, bo one nie wiedziały, bo u nas ludzie, tym bardziej ci starsi, oni byli nauczeni cały czas po tym Śląsku, bo oni tam po polsku nigdy nie gadali. Śląskich nazw nie było, bo to było po polsku, tylko że te nasze kobiety, te starsze ołmy już, nie, to one mimo wszystko, to kasza manna to był grysik, nie? Ale nie powiedziały grysik, tylko grys. U nas było tak jednolite jedzenie, że w niedzielę wiadomo było, ktoś mógł spać i wiedział, że będzie nudelsuppa, myśmy to nazywali, ale to jest, widzisz, to jest niemieckiego, nie? Rosół. Kluski, schabowy, rolada, modra kapusta. Ja się innego obiadu nie wyobrażam, tylko tak po śląsku musi być. I to mi smakuje, bo na tym po prostu się wychowałem. Wtedy, kiedy ci ludzie tutaj napłynęli do nas, to mieli też swoje upodobania kulinarne. No i ja wtedy dopiero usłyszałam takich o gołąbkach, o pierogach, o bingosie. Ja takich rzeczy nie znałam ze swojego domu. I potem żeśmy się, że tak powiem, zamieniali tymi przepisami. Ja pierogi odkryłam dopiero, jak miałam, ja wiem, 16 lat, jak pojechałam do Prudnika. Na przykład gołąbki. Mój dziadek hodował gołębie i mieliśmy, po prostu my jedliśmy, mieliśmy na obiad gołębie, znaczy to były gołąbki. Takie gotowane, potem podsmażane, no i my byliśmy zawsze, to był rarytas, więc to było co jakiś czas. I pamiętam, jak mój brat pojechał na kolonie i był taki zachwycony, że od rana biegał i wołał, że gołąbki będą i potem po prostu powiedział, że jak oni mogli, jak kapustę dali. Nie? Upiec kołocz to jest trudno i ja bym tego nie potrafiła, nigdy tego nie robiłam, ale są kucharki, które to potrafią robić. A kołocz upiekłam też z nienacka. Przyjechał do nas cały autobus z Niemiec, z mniejszości, a moja koleżanka była w Niemczech, która zawsze piekła ten kołocz. I teraz mi powiedzieli, ty napieczesz tego kołocza. Pokazali palcem. No i co miałam zrobić? I tak kołocz im smakował, że chcieli mnie wziąć do Niemiec, ten kołocz piec. Miałem sezon na służbowe wigilie ze względu na pracę. Było 14 służbowych wigilii i na jednej z nich było pytanie, jak pan pozna, że ta Wigilia jest ta prawdziwa, ta pańska? Nie? Powiedziałem bardzo prosto, nie ma barszczu. Kuchnia nam się ujednoliciła. Mamy tygrysie krewetki, mamy jakieś tam mango. Tego jest mnóstwo. Kuchnia nam się zglobalizowała i w związku z tym też są przepływy między domami, ale też pamiętam, mama pomagała stroić komunię tutaj bardzo serdecznemu koledze mojego taty, który przyjechał tutaj z Chełma Lubelskiego. I przygotowała sałatę. No i się okazało, że to był wielki niewypał, faux pas, bo przygotowała sałatę tak, jak my przygotowujemy, ze śmietaną i na słodko. No i kto to widział, żeby trawę na słodko? Taki był komentarz, nie? Ale to było jeszcze w latach 80. Teraz oczywiście już wszyscy jemy burgery, wszyscy jemy tą roladę, która jest no, po prostu zażynana wręcz. Wielu moich znajomych właśnie dzieci, albo oni sami już porzucili i gwary i porzucili język niemiecki. Po wojnie przez dłuższy czas ten język był tutaj sekowany. Nie było u nas tak drastycznie jak w niektórych gminach, gdzie trzeba było skuwać nagrobki czy wyrzucać naczynia, które były opisane po niemiecku. Ale również obowiązywał dekret generała Zawadzkiego, który właśnie nakazywał niszczenie wszelkich dokumentów i przedmiotów opisanych po niemiecku. Tak samo można było dostać spory mandat albo być spałowanym za to, że się używało języka niemieckiego. Byłem wychowywany po polsku.
Moje rodzeństwo troszkę starsze było na początku po śląsku wychowywane, ale spotkało się to z takim troszkę oporem ze strony i nauczycieli. Ja moje rodzeństwo do najmłodszych lat jeździło do szkoły muzycznej, no ale ta szkoła artystyczna, to trzeba jednak polszczyzną, tu trzeba... I no, rodzice troszkę kilka razy się sparzyli, no i zaczęli jednak dzieci czysto po polsku uczyć. W szkole mówiliśmy tylko po śląsku, rozmawialiśmy wszędzie po śląsku. Natomiast potem, jak już pojechałam do Prudnika, to troszeczkę miałam przykrości związane z tym, że mówię po śląsku. Nawet łącznie z tym, że mnie nazwano Gebelse od Gebelsów i od Krzyżaków. Były to takie. Mój tato też miał nieprzyjemności w pracy, nie mógł dostać awansu ze względu na to, że był właśnie Ślązakiem. I rodzice nie przywiązywali wagi do tego, żebyśmy mówili tak bardzo po śląsku, nie? Im nie przeszkadzało, że mówiliśmy po prostu po polsku, nie? Nawet starali się nas zachęcać do tego, żebyśmy nie mieli jakichś tam przykrości. Znam osoby, które ze mną chodziły do Prudnika, do szkoły, które się po prostu bały tego, że zostaną ośmieszone, że są Ślązaczkami, nie? To wyszło potem po kilku latach, kiedy koleżanka mi mówi, że dziękuję, że się czepiali mnie, a nie jej. Ale z początku my nie mogli po śląsku gadać w szkole. To było zabronione. Ten, zależy na jakiego nauczyciela się trafiło, nie? Ale raczej my mieli takich, że tam nie bardzo tolerowali ten śląski. W liceum trafiłem na kolegę, który był chyba gwarożercą, można by go nazwać, prawda? Jak ktoś się ujawnił, że zna gwarę, to on był bardzo tępiony przez niego. Notabene to mój dobry kolega i właśnie sobie pomyślałem, że powinienem go zapytać, dlaczego on to robił. Bo tak naprawdę na dzisiaj to powinien się trochę wstydzić tego, nie? Mówiłem dobrze po polsku od najmłodszych lat i w związku z tym nie miałem takich problemów jak moi koledzy, gdzie z dwóch powodów. Za imię Helmut i za to, że się mówiło po śląsku, od razu od nauczycieli słyszał, słuchaj, nie dasz rady, tobie tylko zawodówka została, nie? Czyli nie, sam nie doświadczałem kłopotów, ale byłem świadkiem i to wśród najbliższych. Wstydziłam się być Ślązaczką. Dlaczego? Dlatego, że jak poszłam do szkoły średniej, no to byłyśmy tępione przez resztę naszych kolegów, koleżanek. Może za duże słowo tępione, ale wyśmiewane, wyszydzane. Ślązary, wieszniary. Dla mnie to było bardzo przykre. Ja przeżyłam szok. I stwierdziłam, że ja się muszę nauczyć języka literackiego i to w miarę szybko. I robiłam wszystko, żeby się tego nauczyć. Byłam kiedyś na obozie sportowym i przyjechały tam dzieci spod Raciborza. I one tak pięknie mówiły po śląsku, mówiły innym troszeczkę śląskim niż tutaj na Opolszczyźnie. Ja byłam zachwycona tym, że tacy młodzi ludzie i w ogóle się nie krępowali i w ogóle jak ja zaczęłam z nimi mówić po śląsku, to byli zaskoczeni, że ja umiem po śląsku. Ale to mnie właśnie natchnęło do tego, żeby jednak przybliżać tutaj tą gwarę, te no, piosenki, bo tak to zanika. Jadę kiedyś windą. W windzie są studenci, moi studenci i słyszę, że oni bez skrępowania ze sobą mówią po śląsku, mówią o informatyce. Ja byłem po prostu tak... zachwycony tym, co usłyszałem, bo mówi tak, no bierzesz liczba, robisz z niej zapis dwójkowy, przesuwasz o dwie pozycje w lewo i masz cztery razy większą liczbę. Byłem zachwycony tym, że oni potrafią po śląsku mówić o informatyce. Da się mówić o nowoczesnych rzeczach po śląsku, byle byśmy umieli to zapisywać. To ostrymi przegłosami takimi, prawda? Do tego jeszcze powinna być instrukcja, jak to czytać, nie? Kiedy to jest upa, prawda? A kiedy modrą kapusta, nie? A ja tak nie umiem bardzo po śląsku. Tak, mój, że umiesz. Tak, jak mi ten dziób urosł. Łoto tyro pan Hilary, do gowy mu pierę, bo kajś ten boroczek posiął swoje brele. Szuku w galotach kabo to macuje, przewrócą szczewiki psinco znajduje. Bajzer w szranku i w bifeju, teraz leci do antreju. Kurde woła, kurde bele, ktoś mi porwał moje brele. Wywrócą leżanka i pod nią filuje, borok się w nerwie gnatów już nie czuje.
Sztucho w knocholu, kopie w kredensie, glaca z pocuna, cały się trzęsie. Pierzyńskie brele na amen kać wcisło, za oknem już dawno blak się ściemniło. Do żdadła wroz zagląd do Hilary, aż mu po puglu przeforły ciary. Spoziro na kichol, po łebie się puko, bo znajdły się brele, te co takich szukał. Czy to nima gańba, powiedzcie sami, mieć brele na nosie, a szukać pod ryczkami. W spisie ostatnim wpisałem jako drugą narodowość śląską. Moja żona nie, prawda? No bo mam żonę, nie Ślązaczkę. Natomiast mocno się zastanawiałem, co to znaczy. Czy bycie Ślązakiem to znaczy mówić po śląsku? Mało mówię. Rzadko, tak powiem krótko. Dobrze, dobry jestem w tym, ale rzadko mam okazję. Czy to ma być coś w kontrze do polskości, czy w kontrze do niemieckości, prawda? Myślę nad tym i myślę, że każdy z nas to po swojemu rozgrywa w swojej głowie. Jak mnie pytam, jaka twoja narodowość, to ja piszę śląska. Nasza Śląska Gwara to jest taka kopalnia wiedzy dla językoznawców, bo kiedy Śląsk przestał być polski, trwało to bardzo długo, za granicami język się rozwijał, a oni trzymali się tego języka jako swojego i wiele wyrazów w Gwarze Śląskiej to są wyrazy staropolskie, takie jak mówili kiedyś wszyscy Polacy. Robiłam z dziećmi takie lekcje, no a germanizmy, czechizmy to było po prostu naturalne, bo skoro tyle lat było się pod panowaniem tego czy innego państwa, no to te wyrazy były przejęte przez Ślązaków. Używając czasem mowy śląskiej się spotykając, ma się wrażenie, że jakby z rodziną się rozmawiało, tak? To jest coś bardzo bliskiego sercu, tego język serca, nie? I on powoduje, że te relacje z kimś bardzo często, ja dlatego mówiąc często po polsku, ale lubię wciepować takie ausdruki śląskie, że jeżeli faktycznie trafię na kogoś, kto też zachowuje pewną maskę mowy polskiej, ale on wyczuje mnie i my przychodzimy potem na tą mowę śląską, no to te relacje całkiem przychodzą na inny wymiar. Nie? Jak sobie przypomnę te animozje właśnie, jak byłam dzieckiem, nasi, nie nasi, a to teraz to nie ma wśród młodych ludzi żadnego znaczenia. Dzieci, które są z tych rodzin napływowych, uczą się gwary chętnie. Dzieci tutaj, tu urodzone, stąd pochodzące, znają świetnie język literacki i pięknie mówią gwarą i się tego nie wstydzą. Ja się nauczył tego całego śląskiego ze kabaretów, głównie młodych panów, no ze jednego, to był Smile, ten drugi taki. No, śląski jest też taki trochę śmieszny od kolegów, że się nauczył. Bardzo fajny język. Ja zawsze namawiam, że jednak warto ten język podtrzymywać, bo jest to kultura, jest to historia i jest to coś pięknego i żeby się nie wstydzić. Dlatego jeżeli dzieci w przedszkolu też czasami użyją języka, to ja jak najbardziej popieram. W tej książce Marka Szełtyska Brzechwa, czy Tuwim po śląsku, jest na przykład lokomotywa. Już dampmaszyna stoi na glajzach, srogo jak pieron, tłusto jak szpajza, czeką jorajza. Prawda? Więc to się, dla Ślązaka to brzmi no, jak poezja, nie? Jak to Uma mówiła za Niemca, to my zawsze byliśmy kimś gorszym. Dla nas była gorsza praca i tak dalej. I takie to pogardliwe określenie, które ich bardzo bolało, Polaczki. A kiedy nastała ta upragniona Polska, że wreszcie będą u siebie, to zaraz stali się Szwabami. Właśnie ze względu też na gwarę i bardzo dużą ilość germanizmów w tej gwarze. No i tak nigdy nie byli do końca u siebie. I tak się tej gwary trzymali, bo to było takie ich. A ma pan jakieś ulubione śląskie słowo? Ulubione śląskie słowo. Zaraz pani powiem jak. No nie umiem sobie przypomnieć.
Teraz sobie przypomnę. Jął, będę dzisiaj jął kluski.